pełnym szacunku podziwem dedykuje tę powieść dwóm wielkim Rosjanom, których nazwiska pojawiają się na jej kartach. Generałowi Aleksiejowi Leonowowi, kosmonaucie, bohaterowi Związku Radzieckiego, artyście. Akademikowi Andrijowi Sacharowowi, uczonemu, laureatowi Nagrody Nobla, humaniście. Od autora. Książka Odyseja Kosmiczna 2001 powstawała w latach 1964-68, a drukiem ukazała się w lipcu 1968 roku, krótko po wejściu na ekrany filmu o tym samym tytule. Jak pisałem w Zagubionych Światach 2001, obydwa przedsięwzięcia realizowane były jednocześnie, także powstało między nimi swojego rodzaju sprzężenie zwrotne. Często zdarzało mi się poprawiać maszynopis po obejrzeniu kopii roboczych filmu opartego na wcześniejszej wersji powieści. Był to inspirujący, ale raczej pracochłonny sposób pisania książki. Dzięki temu jednak między powieścią a filmem wytworzył się związek o wiele bliższy niż zdarza się to zazwyczaj, lecz pojawiły się również istotne rozbieżności. W powieści celem statku kosmicznego Discovery był Japetus, najbardziej enigmatyczny ze wszystkich księżyców Saturna. Statek znalazł się w systemie Saturna, mając za sobą podróż przez okolice Jowisza. Zbliżył się do tej ogromnej planety i używając jej gigantycznego pola grawitacyjnego niczym procy, nabrał przyspieszenia i wyruszył w drugą część podróży. Dokładnie ten sam manewr powtórzyły sondy kosmiczne Voyager w roku 1979 podczas pierwszego szczegółowego rekonesansu wokół zewnętrznych olbrzymów. W filmie natomiast Stanley Kubrick mądrze uniknął zamieszania, umiejscawiając trzecie spotkanie człowieka z monolitem pośród księżyców Jowisza. Saturn całkowicie wypadł ze scenariusza, chociaż później Douglas Trumbull wykorzystał doświadczenia zdobyte podczas filmowania planety i jej pierścieni we własnym filmie pod tytułem Cichy bieg. W połowie lat 60. nikt nie był w stanie przewidzieć, że eksploracja księżyców Jowisza rozpocznie się nie w następnym stuleciu, lecz po upływie 15 lat. Nikt nie marzył nawet o cudach, jakie zostaną odkryte, chociaż dziś doskonale wiemy, iż zdobycze obu Voyagerów zbledną któregoś dnia w porównaniu z czymś jeszcze mniej wyobrażalnym. Gdy pisałem Odyseję Kosmiczną 2001, Io, Europa, Ganymedes i Kalisto były jedynie punkcikami światła nawet w najsilniejszych teleskopach. Obecnie są to dla nas oddzielne, niepowtarzalne światy, z których Io jest najbardziej aktywnym wulkanicznie ciałem w przestrzeni całego Układu Słonecznego. Rozpatrując wszystkie za i przeciw, zarówno książka, jak i film wypadają nieźle w zestawieniu z najnowszymi odkryciami. Szczególnie interesująco przedstawia się porównanie sekwencji filmowych z Jowisza z prawdziwymi zdjęciami wykonanymi przez kamery Voyagera. Niemniej jednak przy pisaniu nowej powieści należy wziąć pod uwagę odkrycia z roku 1979, gdy księżyce Jowisza przestały być białą plamą na mapie wszechświata. Istnieje też inny, bardziej subtelny czynnik psychologiczny, który należy uwzględnić. Odyseja Kosmiczna 2001 powstała w czasach, które znalazły się już poza jedną z wielkich linii podziału ludzkiej historii. Czasy te oddzielił od nas na zawsze moment, kiedy Neil Armstrong postawił swoją stopę na Księżycu. 20 lipca 1969 roku był ciągle odległy o 5 lat, gdy Stanley Kubrick i ja zaczęliśmy myśleć o typowym, dobrym filmie science fiction, określenie Stanleya Kubricka. Historia i fikcja nierozerwalnie splotły się ze sobą. Astronauci ze statków Apollo widzieli film przed wyruszeniem na Księżyc. Załoga Apollo 8, która w Boże Narodzenie 1968 roku jako pierwsza w historii ujrzała ciemną stronę Księżyca, opowiadała mi później o pokusie nadania komunikatu radiowego o odkryciu wielkiego czarnego monolitu. Rozsądek jednak wziął górę. Później też zdarzały się niesamowite wprost przypadki naśladowania sztuki przez życie. Najdziwniejszym ze wszystkich była saga statku Apollo 13 z roku 1970. Na dobry początek modułowi dowodzenia, w którym przebywała załoga, nadano nazwę Odyseja. Tuż przed wybuchem pojemnika z tlenem, co w efekcie stało się przyczyną niepowodzenia misji, załoga słuchała Zaratustry Ryszarda Straussa, utworu, który powszechnie wiązano z akcją filmu. W chwilę po zaniku mocy Jack Swigert nadał do kontroli lotu: Houston, mamy problem. Są to słowa, których użył Hal, zwracając się do astronauty Franka Poola w podobnych okolicznościach. Przepraszam, że przerywam uroczystość, ale mamy pewien problem. Gdy opublikowano raport z misji Apollo 13, szef administracji NASA Tom Paine przesłał mi kopię dokumentu z dopiskiem pod słowami Swigerta: dokładnie tak jak przewidziałeś, Arturze. Do tej pory czuję się bardzo dziwnie, rozmyślając nad całą tą serią wypadków, jak gdybym ponosił za nie współodpowiedzialność. Są i mniej poważne, lecz równie uderzające podobieństwa.
Jedną z najciekawszych technicznie sekwencji filmu była scena, gdy Frank Poole biega wokół pionowo umieszczonej olbrzymiej wirówki, gdzie utrzymuje się dzięki sztucznej grawitacji powstałej wskutek obrotów maszyny. Prawie 10 lat później załoga Skylaba, jedna z najbardziej udanych misji kosmicznych, zdała sobie sprawę, że projektanci wyposażyli jej statek w podobną geometrię. Pierścień pojemników magazynowych obiegał gładką, kolistą powierzchnią wnętrze stacji kosmicznej. Skylab wprawdzie się nie obracał, lecz nie przeszkadzało to jego pomysłowym mieszkańcom biegać wzdłuż kręgu pojemników niby myszy w obrotowej klatce, dokładnie tak jak pokazano w Odysei. Zapis telewizyjny tej sceny ze Skylaba został wysłany na Ziemię, czy muszę dodawać, jaki podkład muzyczny jej towarzyszył? Z następującym komentarzem. Powinien to zobaczyć Stanley Kubrick. Oczywiście w swoim czasie zobaczył dzięki kasecie magnetowidowej, którą mu wysłałem. Nawiasem mówiąc, nigdy nie odzyskałem kasety. Stanleyowi chyba oswojona czarna dziura służy za kartotekę. Kolejnym ogniwem, które łączy film z rzeczywistością, jest obraz pędzla dowódcy statku Apollo-Soyuz kosmonauty Aleksieja Leonowa, zatytułowany Obok Księżyca. Po raz pierwszy zobaczyłem go w roku 1968, gdy Odyseję prezentowano na konferencji zorganizowanej przez Narody Zjednoczone poświęconej pokojowemu wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej. Tuż po projekcji Aleksiej pokazał mi, że jego obraz ze strony 32 książki Leonowa i Sokołowa Gwiazdy czekają na nas, Moskwa 1967, przedstawia dokładnie taką samą konfigurację ciał niebieskich jak początek filmu. Ziemia wznosząca się ponad Księżycem, a za nimi wschód Słońca. Szkic do obrazu z autografem Leonowa wisi obecnie w moim biurze. Inne szczegóły znajdują się tutaj, w rozdziale 12. Nadszedł już moment, by zidentyfikować inną, może mniej znaną postać z kart tej książki – Shushen Tsiena. W roku 1936 wspólnie z wielkim Theodorem Van Karmanem i Frankiem J. Maliną dr Tsien zakładał aeronautyczne laboratorium Guggenheima przy Kalifornijskim Instytucie Technologicznym – GALSIT, które bezpośrednio poprzedzało słynne Laboratorium Napędów Odrzutowych w Pasadenie. Tsien był także pierwszym profesorem Fundacji Goddarda w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym i wniósł tam ogromny wkład do rozwoju amerykańskich badań rakietowych w latach 40. Później, w czasie jednego z epizodów niechlubnej epoki McCarthy'ego, został osadzony w areszcie na podstawie rozdmuchanych oskarżeń o zagrożenie bezpieczeństwa kraju, gdy starał się powrócić do swojej ojczyzny. Przez ostatnich 20 lat był jednym z pionierów chińskiego programu rakietowego. Na koniec pozostała jeszcze tajemnicza kwestia oka Japetusa z rozdziału 35 Odysei Kosmicznej 2001. Opisuje tam odkrycie astronauty Bowmana, który na jednym z księżyców Saturna dostrzegł jasny biały owal o długości 400 mil i szerokości 200. Olbrzymia elipsa miała doskonałą symetrię. Stanowiła tak wyraźny obszar, jakby ktoś celowo wytyczył ją na małym księżycu. Przy bliższym badaniu Bowman przekonał się, że jasna, owalna płaszczyzna na ciemnym tle przypomina olbrzymie, puste oko przyglądające się coraz bliższemu statkowi. Dopiero później dostrzegł maleńką, czarną plamkę dokładnie w samym środku, która okazała się monolitem, a raczej jednym z jego egzemplarzy. No cóż, kiedy Voyager 1 przesłał pierwsze fotografie Japetusa, widać było na nich odcinający się ostrą linią biały owal z małą, czarną kropką po środku. Carl Sagan natychmiast przysłał mi z Laboratorium Napędów Odrzutowych kopię fotografii, dołączając do nich tajemniczą notatkę „Myśląc o tobie”. Nie wiem, czy powinienem czuć ulgę czy rozczarowanie, gdyż Voyager 2 pozostawił tę sprawę ciągle otwartą. Książka, którą zamierzacie przeczytać, jest niewątpliwie o wiele bardziej złożona, niż można by się spodziewać po przysłowiowym dalszym ciągu wcześniejszej powieści bądź filmu. Tam, gdzie pierwsza część i film różniły się, pozostałem zazwyczaj wierny wersji filmowej. Jednakże głównym celem, który mi przyświecał, było uczynienie obecnej powieści bardziej zwartą i tak dokładną przy opisywaniu faktów w świetle dzisiejszej wiedzy, jak tylko to jest możliwe. Co oczywiście w roku 2001 i tak nie będzie mieć większego znaczenia. Arthur C. Clarke, Colombo, Sri Lanka, styczeń 1982 roku. Audioteka przedstawia Arthur C. Clarke 2010 Odyseja kosmiczna. W rolach głównych Krystyna Czubówna, Mirosław Zbrojewicz, Katarzyna Gniewkowska, Olaf Lubaszenko, Jacek Mikołajczak, Jarosław Boberek,
Joanna Kurowska, Robert Jarociński i Mirosław Baka. Rozdział pierwszy. Spotkanie. Nawet teraz, w epoce metrycznej, teleskop ten nazywano teleskopem 1000-stopowym, a nie 300-metrowym. Olbrzymi spodek pośród gór znajdował się w półcieniu. Tropikalne, zachodzące słońce oświetlało tylko trójkątny zespół antenowy wznoszący się wysoko ponad środkiem dysku. Jedynie ktoś obdarzony doskonałym wzrokiem mógłby dostrzec dwie ludzkie postacie wśród plątaniny siatek, kabli i prowadnic. Nadszedł czas, powiedział dr Dmitrij Mojsiejewicz do swojego starego przyjaciela Heywooda Floyda. Aby porozmawiać o wielu rzeczach. O pryncypiach i statkach kosmicznych, a także zmowach milczenia. Lecz przede wszystkim o monolitach i psujących się komputerach. A dlatego nalegałeś, żebym urwał się z konferencji? Nie, nie, abym miał coś przeciwko temu. Słyszałem wykład Karla tyle razy, że mógłbym recytować go z pamięci. A widok stąd jest rzeczywiście wspaniały. Wiesz, byłem w Arecibo mnóstwo razy. Nigdy jednak nie udało mi się dojść do podstawy anteny. To wstyd, Heywoodzie. Ja tu byłem już 3 razy. Pomyśl. Słuchamy całego wszechświata, a nikt nie jest w stanie podsłuchać tego, co tutaj mówimy. Przejdźmy więc do waszego problemu. Jakiego problemu? Zacznijmy od tego, dlaczego zrezygnowałeś z funkcji sekretarza Narodowej Rady Astronautyki? Nie zrezygnowałem. Uniwersytet Hawajski płaci znacznie lepiej. W porządku, nie zrezygnowałeś. Wyprzedziłeś ich po prostu o jedno posunięcie. Chudy. Znamy się już od tak dawna, że nie uda ci się mnie oszukać. Gdyby ci teraz ktoś znowu zaproponował posadę w NRA, czy wahałbyś się z przyjęciem jej? Masz rację, ty stary lisie. Co chcesz wiedzieć? Po pierwsze, raport, który po tylu naleganiach w końcu napisałeś, zawiera wiele niedomówień. Pomińmy już śmieszne i uczciwie mówiąc niezgodne z prawem otrzymywanie w tajemnicy wykopania przez waszych ludzi monolitu z tych... To nie był mój pomysł. Miło mi to słyszeć i nawet ci wierzę. Doceniamy również, że teraz pozwalacie wszystkim badać monolit, co zresztą powinno być możliwe dawno temu. Chociaż faktem jest, że nie na wiele się to zdało. W ciszy, która zapadła, dwaj mężczyźni rozmyślali przez chwilę nad czarną zagadką nieoczekiwanie wytropioną na Księżycu i tak wzgardliwie opierającą się dotąd wszystkim instrumentom, za pomocą których ludzie usiłowali ją rozwikłać. Bez względu na to, czym jest monolit, tam przy Jowiszu istnieje coś znacznie ważniejszego. Coś, co odebrało wszystkie sygnały i sprawiło, że twoi ludzie zaczęli mieć kłopoty. Przy okazji, przyjmij ode mnie wyrazy współczucia. Co prawda osobiście znałem tylko Franka Poola. Spotkałem go w 98 na kongresie IAF. No, wyglądał na porządnego człowieka. Dziękuję, wszyscy byli porządnymi ludźmi. Chciałbym wiedzieć, co się tam stało. Cokolwiek to było, z pewnością przyznasz, że obecnie sprawa dotyczy całej ludzkości, a nie tylko Stanów Zjednoczonych. Nie możecie dłużej wykorzystywać swojej wiedzy wyłącznie na użytek własnego kraju. Dmitrij, wiesz doskonale, że twój kraj postąpiłby dokładnie tak samo. I ty byś mu pomógł. Masz absolutną rację. Nie mówmy jednak o przeszłości, do której należy też wasza administracja odpowiedzialna za ten cały bałagan. Być może nowy prezydent znajdzie sobie lepszych doradców. A możliwe. Masz jakieś propozycje? A jeśli tak, to czy są oficjalne, czy wyłącznie osobiste? W tej chwili całkowicie prywatne. Coś, co cholerni politycy nazywają badaniem gruntu i czemu w razie potrzeby oficjalnie kategorycznie zaprzecz. Uczciwie stawiasz sprawę. Mów dalej. W porządku. Oto jak wygląda sytuacja. Budujecie Discovery 2 na orbicie parkingowej z godnym podziwu pośpiechem. Nie ma jednak nadziei na ukończenie prac przed upływem 3 lat. A to oznacza, że nie zdołacie wykorzystać najbliższej optymalnej konfiguracji planet. Nie zaprzeczam, ani też nie potwierdzam. Pamiętaj, że jestem tylko skromnym rektorem uniwersytetu w przeciwległym zakątku świata niż ten, w którym mieści się Rada Astronautyki. A twoja ostatnia podróż do Waszyngtonu miała na celu jedynie odwiedziny u starych przyjaciół, prawda? Pozwolisz, że dokończę. Nasz Aleksiej Leonow... Leonow? A myślałem, że nazywa się Herman Titow. Błąd, rektorze. Kochana stara CIA, zawiodła cię po raz kolejny. Statek nazywa się Leonow, przynajmniej od końca stycznia.
I nie mów nikomu, że wiesz ode mnie, iż doleci do Jowisza o rok wcześniej niż Discovery. Nie mów nikomu, że to ja ci powiedziałem, ale właśnie tego się obawiamy. I co dalej? Ponieważ moi szefowie są tak samo głupi i krótkowzroczni jak twoi. Chcą, żebyśmy polecieli sami. To zaś oznacza, iż może się nam przytrafić to samo, co zdarzyło się wam. I będziemy mieli remis, albo jeszcze gorzej. A co według ciebie nam się przytrafiło? Wiecie tyle samo, co my. Nie musisz zaprzeczać, że odbieraliście transmisję Bowmana. Oczywiście, że odbieraliśmy. Włącznie z ostatnią, kiedy dopadły słowa: Boże, tu jest pełno gwiazd. Przeprowadziliśmy nawet analizę intonacji jego głosu. Wykluczyliśmy możliwość halucynacji. Bowman z całą pewnością opisywał stan rzeczywisty. A co powiesz o efekcie Dopplera w jego wypadku? Zupełnie nieprawdopodobne. Kiedy sygnał zanikał, Bowman opadał z szybkością równą 1/10 prędkości światła. Przyspieszenie to osiągnął w czasie krótszym niż 2 minuty, co daje ciążenie 250 000 razy większe od normalnego. Zginął więc na miejscu. Nie udawaj naiwnego, Woody. Urządzenia radiowe w waszych kapsułach nie wytrzymują nawet setnej części takiego przyspieszenia. Jeśli zatem przetrwało radio, podobnie musiało być z Bowmanem. Przynajmniej do momentu, kiedy straciliśmy kontakt. A przepraszam, sprawdzam tylko tok twojego rozumowania. Od tego punktu jednak błądzimy po omacku. Wy zresztą też. Zgadujemy. Ze wstydem muszę przyznać, że wyłącznie zgadujemy. Ale żadna z odpowiedzi, do których dochodzimy, nie jest nawet w połowie tak szalona, jak z pewnością szalona jest prawda. Wokół nich zapłonęły ostrzegawcze światła sygnalizacyjne, oświetlając purpurowym blaskiem 3 smukłe wieże zespołu antenowego, widoczne na tle ciemniejącego nieba. Ostatnie promienie słońca znikały za okolicznymi wzgórzami. Floyd czekał na wieczorny rozbłysk, którego nigdy dotąd nie widział. Jak zwykle poczuł się rozczarowany. Wróćmy do sedna sprawy. Do czego zmierzasz, Dmitri? Bank informacji Discovery zawiera bezcenne dane, Heywoodzie. Najprawdopodobniej dane te wciąż są uzupełniane, mimo że statek zaprzestał transmisji. Chcielibyśmy je mieć. Rozumiem. Nic nie stoi na przeszkodzie, byście weszli na statek, kiedy Leonow dotrze do Discovery i skopiowali wszystko, na co macie ochotę. Chyba nie muszę ci przypominać, że pokład waszego statku jest suwerennym terytorium Stanów Zjednoczonych. I każde naruszenie tej suwerenności poczytywane będzie za akt piractwa. No, pomijając warunki bezpośredniego zagrożenia życia, co, jak sądzę, bez trudu da się upozorować. Z odległości 1 000 000 km będziemy mieli duże kłopoty ze sprawdzeniem, co wyprawiają wasi chłopcy. Dzięki za interesującą propozycję. Przekażę ją dalej. Ale nawet jeśli znajdziemy się na pokładzie, rozszyfrowanie waszych systemów operacyjnych i odczytanie banków pamięci zajmie nam całe tygodnie. Dlatego wolałbym zaproponować współpracę. Jestem przekonany, że to najlepszy sposób, pomijając oczywiście trudności związane z przekonaniem naszych szefów. Chcesz, aby jeden z naszych astronautów poleciał z wami? Tak. Najlepiej, gdyby był to inżynier znający systemy operacyjne Discovery. Jeden z tych, których przygotowujecie w Houston do sprowadzenia statku na Ziemię. Skąd o tym wiesz? Na Boga, Woody. Miesiąc temu sami zamieściliście te informacje w wideotekście tygodnika lotniczego. Wypadłem z obiegu. Nikt mi już nie mówi, co zostało odtajnione. Jeszcze jeden powód, aby wybrać się do Waszyngtonu. Czy mogę liczyć na twoje poparcie? W zupełności. Zgadzam się z tobą w 100%, ale... Ale co? No, obydwaj będziemy musieli przekonywać te dinozaury z mózgami w ogonach. Już słyszę ich argumenty. Niech Rosjanie lecą na Jowisza i skręcą sobie kark. Nam się nie śpieszy, przecież i tak będziemy tam za parę lat. Na moment przy maszcie antenowym zapadła cisza, przerywana jedynie dalekimi odgłosami ruchów kabli, które podtrzymywały maszt 100 metrów nad powierzchnią Ziemi. Pierwszy odezwał się Moisiejewicz. Mówił tak cicho, że Floyd musiał wytężyć słuch. Czy ktoś ostatnio sprawdzał orbitę Discovery? Nie mam pojęcia, ale sądzę, że tak. W każdym razie wydaje mi się, że jest doskonale stabilna. Naprawdę? Pozwolisz, że niezbyt taktownie przypomnę ci niesławny incydent z czasów starej NASA. Wasze pierwsze laboratorium kosmiczne Skylab. Spodziewano się, że pozostanie na orbicie co najmniej 10 lat. Wasze obliczenia jednak okazały się błędne. Nie doceniliście zawirowań atmosferycznych w jonosferze i Skylab spadł całe lata przed terminem. No na pewno pamiętasz to małe pudełko, chociaż byłeś wtedy jeszcze dzieckiem. Doskonale wiesz, że stało się to dokładnie wtedy, gdy ukończyłem studia.
Discovery jednak nie zbliża się do Jowisza. Nawet w perygeum, to znaczy w periowium, znajduje się w takiej odległości, że nie grożą mu żadne zawirowania atmosferyczne. Powiedziałem już tyle, że powinni mnie znów zesłać do mojej daczy z zakazem odwiedzin dla ciebie. Poproś jednak waszych ludzi od śledzenia orbit, by nieco dokładniej wykonywali swoją pracę. I przypomnij im, że Jowisz ma największą magnetosferę w całym Układzie Słonecznym. Rozumiem, do czego zmierzasz. Wielkie dzięki. Masz coś jeszcze, zanim zejdziemy? Zaczyna mi być zimno. Nie martw się, stary druhu. Jak tylko uda ci się twój przeciek w Waszyngtonie. Ale poczekaj z nim tydzień lub nawet dwa, bo chcę być kryty. Wszystkim nam zrobi się bardzo, bardzo gorąco. Rozdział drugi. Dom z delfinami. Delfiny wpływały do jadalni co wieczór, tuż przed zachodem słońca. Odkąd Floyd zamieszkał w rezydencji rektorskiej, delfiny tylko raz złamały swoje przyzwyczajenia. Było to w dniu, gdy nadpłynęła tsunami w roku 2005. Na szczęście fala straciła impet, zanim dotarła do Hilo. Następnym razem, gdyby przyjaciele nie zjawili się w jadalni na czas, Floyd zamierzał jak najszybciej zapakować rodzinę do samochodu i wyruszyć ku wyżynie w stronę Mauna Kea. Pomimo całego ich uroku, wesołe usposobienie delfinów powodowało czasem komplikacje. Bogaty geolog oceaniczny, który zaprojektował dom, nie miał nic przeciwko oblewaniu go niespodziewanie fontannami wody, ponieważ zwykle chadzał w kąpielówkach lub nawet bez nich. Floyd przeżył kiedyś niezapomniany wieczór, który rozpoczął się od tego, że wokół basenu zgromadziło się całe kolegium rektorskie. W wieczorowych strojach, popijając koktajle, zgromadzeni oczekiwali na przybycie dostojnego gościa z lądu. Delfiny odgadły, całkiem trafnie zresztą, że tym razem ich wizyta nie będzie mile widziana. Dostojny gość nie mógł wyjść ze zdumienia, mając przed sobą przemoczony do suchej nitki komitet powitalny przyodziany w źle dopasowane płaszcze kąpielowe, a zimny bufet okazał się wyjątkowo słony. Floyd często zastanawiał się, co o tym dziwnym i pięknym domu nad brzegiem Pacyfiku myślałaby Marion. Nigdy nie lubiła morza, które ją w końcu zabrało. Mimo że z czasem coraz mniej wyraźnie, Floyd miał wciąż w pamięci obraz migocącego ekranu, na którym po raz pierwszy odczytał słowa „Dr. Floyd, pilne i osobiste”, a potem przesuwające się ku górze linie fosforyzującego druku, które na zawsze wypaliły wiadomość w jego mózgu. Z przykrością zawiadamiamy, że lot 452 Londyn-Waszyngton prawdopodobnie zakończył się katastrofą u wybrzeży Nowej Fundlandii. Zespoły ratownicze zbliżają się do miejsca wypadku. Istnieje obawa, że nikt nie ocalał. Gdyby nie przypadek, Floyd leciałby tym samolotem. Przez kilka dni żałował, że interesy Europejskiej Administracji Kosmicznej zatrzymały go w Paryżu. Przetargi związane z ładunkiem Solaris ocaliły mu życie. Teraz miał nową pracę, nowy dom i drugą żonę. Tym razem ironii losu także stało się zadość. Wzajemne obwinianie się i śledztwo po nieudanej misji na Jowisza zniszczyły jego waszyngtońską karierę, ale człowiek z jego zdolnościami nie mógł długo pozostawać bez pracy. Zawsze podobało mu się jakby spowolnione tempo życia uniwersyteckiego, które w połączeniu z takim miejscem jak Hawaje przełamywało wszelkie bariery. Kobietę, która miała zostać jego drugą żoną, spotkał w niecały miesiąc po nominacji w tłumie turystów przy ognistych gejzerach Kilauea. Przy Caroline znalazł zadowolenie, poczucie nie mniej istotne aniżeli szczęście, być może nawet trwalsze. Była dobrą matką dla dwóch córek Marion i urodziła mu Christophera. Pomimo 20-letniej różnicy wieku rozumiała jego nastroje i potrafiła leczyć go z okresowych depresji.
Dzięki niej pamięć o Marion nie była już tak bolesna, chociaż ów smutek pełen tęsknoty pozostanie z nim przez resztę życia. Caroline rzucała ryby największemu z delfinów, wielkiemu samcowi, którego nazywali Blizną, kiedy delikatne tykanie na nadgarstku zapowiedziało Floydowi rozmowę telefoniczną. Przycisnął wąski metalowy pasek, wyłączając cichy sygnał i uprzedzając głośny, po czym podszedł do najbliższego z kilku zestawów komunikacyjnych znajdujących się w pokoju. Rektor, słucham. Z kim mówię? Hej, Wood, mówi Wiktor. Jak się masz? W ułamku sekundy przez mózg Floyda przemknął cały kalejdoskop uczuć. Najpierw poirytowanie. Jego następca i, o czym był przekonany, główny inspirator upadku, nigdy nie usiłował się z nim skontaktować od momentu jego odejścia z Waszyngtonu. Potem nadeszło zaciekawienie. O czym też mają ze sobą rozmawiać? A następnie uparte postanowienie, by okazać się tak mało pomocnym, jak tylko będzie to możliwe. I jednocześnie wstyd za własny infantylizm. Na koniec nadeszła fala podniecenia. Wiktor Milson mógł dzwonić tylko z jednego powodu. Z wymuszoną obojętnością odpowiedział. Nie narzekam, Wiktorze. Jakieś problemy? Czy twój obwód komunikacyjny jest chroniony? Nie, dzięki Bogu. Już dawno z tym skończyłem. No cóż, pozwól, że sformułuję to w taki sposób. Czy pamiętasz ostatni projekt, którym administrowałeś? Nie jest mi dane o nim zapomnieć. Zwłaszcza, że miesiąc temu kontaktował się ze mną podkomitet do spraw astronautyki w kwestii materiałów dowodowych. Oczywiście, oczywiście. Gdy będę miał chwilę czasu, natychmiast zabiorę się do czytania twojego oświadczenia. Mam mnóstwo problemów z materiałami uzupełniającymi. Sądziłem, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Tak, niestety. I w żaden sposób nie da się tego przyspieszyć. Nawet klauzula największego uprzywilejowania popchnie sprawę zaledwie o kilka tygodni. A to oznacza, że się spóźnimy. Nie rozumiem. Ja oczywiście wiem, że nie chcemy tracić czasu, ale nie ma przecież jakiegoś z góry ustalonego terminu. Jest. Teraz są nawet dwa. Zadziwiasz mnie. Jeśli Wiktor wyczuł ironię w jego głosie, nie dał tego po sobie poznać. Tak, są dwa terminy. Jeden ustalony przez ludzi, a drugi nie. Wygląda na to, że nie będziemy pierwsi na... na miejscu akcji. Nasi starzy rywale wyprzedzą nas przynajmniej o rok. Niedobrze. To nie jest jeszcze najgorsze. Nawet bez współzawodnictwa przybędziemy za późno. Tam już nic nie będzie, kiedy przylecimy. To śmieszne. Nie słyszałem, by kongres zawiesił prawo ciążenia. Mówię poważnie. Sytuacja nie jest stabilna. Nie mogę ci teraz podać szczegółów. Będziesz w domu przez resztę wieczoru? Tak. Odpowiedział Floyd i z przyjemnością zdał sobie sprawę, że w Waszyngtonie jest już dobrze po północy. W porządku. Za godzinę otrzymasz przesyłkę. Zadzwoń do mnie zaraz, jak skończysz czytać. Czy nie będzie zbyt późno? Będzie, ale straciliśmy już tak wiele czasu, że nie możemy pozwolić sobie na więcej. Milson dotrzymał słowa. Dokładnie godzinę później Floyd otrzymał dużą zapieczętowaną kopertę. Wręczył mu ją, a jakże, pułkownik Sił Powietrznych, który siedział teraz cierpliwie na krześle, podczas gdy Caroline zabawiała go rozmową, a Floyd zabierał się do czytania. Obawiam się, że będę musiał to zabrać, kiedy pan skończy. Powiedział przepraszającym tonem wysoki rangą chłopiec na posyłki. Miło mi to słyszeć. Odpowiedział Floyd, sadowiąc się w swoim ulubionym hamaku. Przesyłka zawierała dwa dokumenty. Pierwszy był bardzo krótki, z oznakowaniem ściśle tajne. Potem przekreślono ściśle. Ową modyfikację uzupełniały trzy podpisy, wszystkie nieczytelne. Był to z pewnością fragment jakiegoś dłuższego raportu, mocno ocenzurowany i pełen białych plam, a więc i kłopotliwy w czytaniu. Jego treść można było zamknąć w jednym zdaniu. Rosjanie dolecą do Discovery znacznie wcześniej niż prawowici właściciele statku. Floyd wiedział o tym doskonale, toteż zabrał się do studiowania drugiego dokumentu. Przedtem jednak z satysfakcją odnotował fakt, że tym razem nazwa rosyjskiego statku kosmicznego była poprawna. Kolejna załogowa ekspedycja wyruszy ku Jowiszowi pojazdem o nazwie kosmonauta Aleksiej Leonow. Drugi dokument był znacznie dłuższy i opatrzony jedynie klauzulą poufne. Miał formę pierwszej wersji listu do magazynu Nauka,
wersji, która nie uzyskała jeszcze zgody na publikację. Chwytliwy tytuł oznajmiał: Pojazd kosmiczny Discovery – anomalie orbitalne. List składał się z tuzina kartek pełnych tablic matematycznych i astronomicznych. Floyd tylko rzucił na nie okiem, starając się wyłowić zasadniczy sens publikacji i choćby jedno zdanie świadczące o zakłopotaniu czy przeprosinach. Kiedy skończył, nie mógł powstrzymać uśmiechu i nieszczerego podziwu. Ludzie czytający ten list nigdy nie odgadną, że stacje śledzenia orbit i obliczeń efemerycznych popełniły błąd, ani że przeczytany przez nich tekst był częścią zgrabnej zasłony dymnej. Z pewnością potoczą się głowy. Victor Milson już tego dopilnuje. Jeśli jego głowa nie będzie jedną z pierwszych. Chociaż, prawdę mówiąc, Victor gwałtownie protestował, gdy Kongres obciął fundusze na sieć stacji śledzenia orbit, co być może teraz ocali jego pozycję. Dziękuję, pułkowniku. Powiedział Floyd, gdy skończył przerzucanie papierów. Zupełnie jak w starych, dobrych czasach. Chociaż czytanie tajnych dokumentów jest jedną z tych rzeczy, za którymi nie tęsknię. Pułkownik schował pieczołowicie kopertę w swojej teczce i uruchomił automatyczne zamki. Doktor Milson oczekuje na rozmowę z panem. Wiem, nie mam jednak zabezpieczeń obwodu komunikacyjnego. Wkrótce spodziewam się ważnych gości. Niech mnie szlak trafi, jeśli pojadę do waszego biura w Hilo jedynie po to, żeby potwierdzić przeczytanie dwóch dokumentów. Proszę przekazać Milsonowi, że przestudiowałem uważnie obydwie informacje i z zainteresowaniem oczekuję dalszych rozmów. Przez chwilę mogło się zdawać, że pułkownik będzie upierał się przy swoim. Widocznie jednak przemyślał sprawę, po sztywnym pożegnaniu bowiem odszedł z posępną miną. Co to wszystko znaczy? Dziś wieczorem nie spodziewamy się gości, ani ważnych, ani mniej ważnych. Nie lubię, jak mi się rozkazuje. Szczególnie, gdy osobą wydającą polecenia jest Victor Milson. Ależ on zadzwoni do ciebie zaraz po powrocie pułkownika. Wtedy wyłączymy wideo i będziemy udawać, że mamy przyjęcie. A poza tym, mówiąc szczerze, na razie nie mam mu nic do powiedzenia. O czym? Jeśli wolno zapytać. Wybacz, kochanie. Zdaje się, że Discovery ma zamiar spłatać nam figla. Sądziliśmy, że orbita statku jest stabilna. Tymczasem z tego, co mi wiadomo, wynika, że może dojść do zderzenia. Z Jowiszem? No nie, to niemożliwe. Bowman zaparkował statek w wewnętrznym punkcie Lagrange'a, na linii pomiędzy Jowiszem a Io. Discovery winien pozostawać mniej więcej w tym samym miejscu, pomimo oddziaływania księżyców zewnętrznych, które miały go jedynie odpychać tam i z powrotem. Ale teraz dzieje się coś dziwnego, coś, czego nie potrafimy w pełni wyjaśnić. Statek zbliża się coraz szybciej do Io. Czasami przyspiesza, czasami nawet się cofa. Przy dotychczasowym tempie zderzy się z Io za jakieś 2 lub 3 lata. Myślałam, że takie rzeczy nie zdarzają się w astronomii. Czyż mechanika gwiezdna nie jest nauką ścisłą? Tak nam przynajmniej zawsze mówiono, nam, zacofanym biologom. Jest nauką ścisłą, jeśli dysponuje się wszystkimi danymi. A tymczasem wokół Io zaczęło się dziać coś niezwykłego. Pomijając już aktywność wulkaniczną, mamy tam do czynienia z olbrzymimi wyładowaniami elektrycznymi, a pole magnetyczne Jowisza obraca się co 10 godzin. Ciążenie nie jest zatem jedyną siłą oddziałującą na Discovery. Powinniśmy byli pomyśleć o tym wcześniej. Znacznie wcześniej. Cóż, obecnie to nie jest twój problem. Masz to już z głowy. Twój problem. To samo wyrażenie, którego użył Dmitri. A Dmitri, stary, szczwany lis, znał go dłużej niż Caroline. Być może nie jest to już jego problem. Pozostawała jednak kwestia odpowiedzialności, bo chociaż ze sprawą związanych było wiele innych osób, to w końcu on wyrażał zgodę na planowaną misję ku Jowiszowi i on nadzorował jej przebieg. Już wtedy odczuwał niepokój. Jego punkt widzenia jako naukowca pozostawał w sprzeczności z obowiązkami biurokraty. Mógł zacząć mówić i przeciwstawiać się krótkowzrocznej polityce starej administracji, chociaż nawet dzisiaj nie było pewne, w jakim stopniu owa polityka przyczyniła się do katastrofy. Być może najlepiej będzie, jeśli zamknie już ten rozdział swojego życia i skoncentruje wszystkie myśli i wysiłki na nowej karierze. Jednak w głębi duszy wiedział, że to niemożliwe.
Nawet gdyby Dmitrij nie rozgrzebywał starych win, przeszłość dopadłaby go prędzej czy później. 4 ludzi zginęło. 1 zniknął gdzieś pomiędzy księżycami Jowisza. Floyd czuł krew na swoich rękach i nie miał pojęcia, jak można by ją zmyć. Rozdział 3. Sal 9000. Doktor Sivasubramanian Chandrasekaran Pillai, profesor nauk komputerowych na Uniwersytecie Illinois w Urbanie, również doświadczał dojmującego poczucia winy, lecz z zupełnie innych powodów niż Heywood Floyd. Ci z jego studentów i współpracowników, którzy często przemyśliwali, czy mikrej postury naukowiec jest człowiekiem, nie byliby zaskoczeni, dowiadując się, że nigdy nie myślał o śmierci astronautów. Doktor Chandra opłakiwał jedynie swoje zagubione dziecko, Hala 9000. Mimo upływu lat i ciągłego sprawdzania danych, które nadeszły drogą radiową z pokładu Discovery, nie był pewien, co tam właściwie zaszło. Jedyną rzeczą, jaka mu pozostała, było formułowanie teorii. Fakty, których potrzebował, spoczywały w obwodach Hala, gdzieś tam pomiędzy Jowiszem a Io. Kolejność wypadków ustalono aż do momentu tragedii. Potem komandor Bowman dorzucił jeszcze kilka szczegółów, tyle na ile pozwoliły mu krótkie okresy łączności z Ziemią. To jednak, że wiedział, co się stało, nie tłumaczyło przyczyny zdarzeń. Pierwsza wskazówka co do natury problemów pojawiła się w końcowym okresie trwania misji, kiedy Hal zameldował o zbliżającym się uszkodzeniu zespołu, który ustawiał główną antenę Discovery w kierunku Ziemi. Gdyby promień radiowy długości 500 000 kilometrów minął cel, statek stałby się głuchy, ślepy i niemy. Bowman samodzielnie wymontował zagrożony podzespół. Przeprowadzone potem testy wykazały, ku powszechnemu zaskoczeniu, że działa on najzupełniej prawidłowo. Automatyczne obwody testujące nie doszukały się żadnej usterki. Podobnie było zresztą z bliźniakiem Hala, Salem 9000, który na Ziemi dublował pracę tamtego komputera. Hal w dalszym ciągu utrzymywał, że jego diagnoza jest poprawna, napomykając przy tym niedwuznacznie o ludzkich błędach. Zaproponował też, aby ponownie umieścić podzespół w antenie do momentu powstania usterki, którą wtedy będzie mógł precyzyjnie zlokalizować. Nikt nie zgłaszał sprzeciwu, ponieważ gdyby rzeczywiście nastąpiła awaria, podzespół można było wymienić w ciągu kilku minut. Bowman i Poole nie byli jednak zadowoleni. Czuli, że coś jest nie w porządku, choć żaden nie potrafił wskazać co. Podczas miesięcy, które upłynęły, zaakceptowali Hala jako trzeciego członka niewielkiej załogi i poznali wszystkie jego nastroje. Obecnie atmosfera na statku uległa subtelnej zmianie. W powietrzu wisiało napięcie. Czując się niemal jak zdrajcy, o czym później meldował kontroli lotu zrozpaczony Bowman, ludzka część załogi przedyskutowała wszelkie możliwe środki zaradcze, gdyby komputer doznał uszkodzenia. W najgorszym wypadku należało zwolnić Hala z odpowiedzialności za wszystkie istotne funkcje statku. Wiązało się z tym jednak odłączenie, co dla komputera jest równoznaczne ze śmiercią. Pomimo wątpliwości realizowano zaplanowany program. Poole opuścił pokład Discovery w jednej z kosmicznych kapsuł, służących za środki transportu lub mobilne warsztaty do prac na zewnątrz statku. Ponieważ ponowne zamocowanie podzespołu było dość skomplikowaną operacją, której nie mogłyby wykonać manipulatory kapsuły, Poole sam przystąpił do pracy. Tego, co stało się później, nie zarejestrowały kamery zewnętrzne, szczegół sam w sobie podejrzany. Pierwszym ostrzeżeniem o tragedii, jakie otrzymał Bowman, był krzyk Poole'a, po którym nastąpiła cisza. W chwilę później komandor dostrzegł ciało Poole'a bezwładnie oddalające się w przestrzeń. Poole został staranowany przez kapsułę,
która wymykając się spod kontroli poszybowała w kosmos. Jak sam później przyznał, Bowman w tym momencie popełnił kilka poważnych omyłek. Jedna z nich mogła się okazać niewybaczalna. Mając nadzieję na uratowanie Poola, jeśli on wtedy jeszcze żył, dowódca opuścił statek w innej kapsule, zostawiając Discovery pod pełną kontrolą Hala. Jego wysiłki okazały się bezcelowe. Pool był martwy, kiedy Bowman go odnalazł. Odrętwiały z rozpaczy, przetransportował ciało do statku i wtedy stwierdził, że Hal odmawia mu prawa wejścia na pokład. Hal nie docenił jednak ludzkiej przemyślności i wytrwałości. Mimo że hełm skafandra kosmicznego Bowmana pozostał na statku, co groziło bezpośrednim zetknięciem się z próżnią, dowódca siłą wszedł na pokład, używając zaworu bezpieczeństwa nieobjętego kontrolą komputera. Następnie dokonał lobotomii Hala, odłączając jeden po drugim jego zespoły myślowe. Po odzyskaniu kontroli nad statkiem Bowman w przerażeniu odkrył, że w czasie jego nieobecności Hal wyłączył systemy podtrzymywania życia trzech zahibernowanych astronautów. Bowman pozostał sam w pustce, jakiej nie znała dotąd historia ludzkości. Być może inni poddaliby się beznadziejnej rozpaczy. David Bowman jednak udowodnił, że ci, którzy go wybrali do tej misji, nie popełnili błędu. Udało mu się utrzymać Discovery w gotowości operacyjnej, a nawet zdołał nawiązać przejściowy kontakt z kontrolą lotu i ustawić statek w pozycji, w której główna antena nakierowana była na Ziemię. Zgodnie z wcześniej wytyczoną trajektorią, statek dotarł w pobliże Jowisza. Tam Bowman natknął się na orbitującą między księżycami gigantycznej planety czarną płytę, identyczną z monolitem wykopanym w kraterze Tycho na Księżycu, tyle że setki razy większą. Wyruszył w kapsule, aby zbadać obiekt i zniknął, zostawiając ostatnią zagadkową wiadomość. Boże, tam jest pełno gwiazd. Doktor Chandra nie zajmował się tajemnicą okrzyku Bowmana. Jego jedynym zmartwieniem był Hal. Jeśli istniało cokolwiek, czego nienawidził pozbawiony uczuć naukowiec, to bez wątpienia niepewności. Nie zazna spokoju, dopóki nie wyjaśni przyczyny zachowania Hala. Wzdragał się przed określeniem uszkodzenie. Dla niego była to anomalia. W niewielkim pomieszczeniu, które służyło mu za biuro, znajdowało się jedynie obrotowe krzesło, płaska konsoleta i tablica ozdobiona dwiema fotografiami. Niewielu ludzi potrafiłoby podać nazwiska osób ukazanych na zdjęciach. Byli to bowiem John von Neumann i Alan Turing, bogowie z komputerowego panteonu. W pokoju nie było książek, na konsolecie nie leżał papier ani ołówki. Jednakże Chandra miał dostęp do wszystkich książek we wszystkich bibliotekach świata, dzięki klawiaturze komputera wbudowanej w konsoletę. Ekran służył mu za szkicownik i notes. Tablica na ścianie stanowiła ustępstwo na rzecz gości. Widniejący na niej częściowo zamazany diagram opatrzony był datą sprzed 3 miesięcy. Doktor Chandra zapalił jedno ze swoich trujących, krótkich cygar, które sprowadzał z madrasu. Jak powszechnie sądzono, były one jedyną jego namiętnością. Konsoleta komputera nigdy nie była wyłączana, sprawdził więc tylko, czy nie pojawiły się jakieś istotne informacje i przemówił do mikrofonu. Dzień dobry, Sal. Nie masz dla mnie nic nowego? Nie, doktorze Chandra. A czy pan coś ma? Głos mógłby należeć do jakiejś wykształconej hinduskiej damy. Na początku Sal miała zupełnie inny akcent, jednakże z upływem lat przejęła intonację i sposób mówienia Chandry. Naukowiec wystukał kod na klawiaturze komputera, przełączając jego pamięć wejściową na obwody o maksymalnym zabezpieczeniu. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że rozmawia z komputerem w taki sposób, w jaki nie rozmawiał z nikim spośród ludzi. Nie przeszkadzało mu, że Sal rozumiała tylko niewielką część z tego, co do niej mówił. Jej odpowiedzi brzmiały tak przekonująco, że nawet jej twórca dawał się niekiedy zwieść. I w rzeczy samej na tym właśnie mu zależało.
Te sekretne rozmowy pozwalały mu zachować równowagę ducha, a może nawet utrzymywały go przy zdrowych zmysłach. Często mówiłaś, Sal, że nie możemy rozwiązać problemu anormalnego zachowania Hala bez większej liczby danych, ale jak je zdobyć? To oczywiste. Ktoś musi powrócić na Discovery. Właśnie. Wygląda na to, że tak też się stanie i to wcześniej niż zakładaliśmy. Miło mi to słyszeć. Wiedziałem, że tak będzie. Odpowiedział Chandra. Dawno temu zerwał wszelkie stosunki ze zmniejszającą się grupą filozofów, którzy twierdzili, że komputery nie odczuwają emocji, a co najwyżej mogą je imitować. Jeśli zdoła mi pan udowodnić, że nie udaje pan poirytowania, powiedział kiedyś Chandra, przyganiając jednemu z tych krytyków, potraktuję to, co pan mówi, poważnie. W tym momencie jego oponent przedstawił bardzo przekonującą imitację gniewu. Chciałbym teraz zbadać inną możliwość. Diagnoza jest tylko pierwszym krokiem. Cały proces będzie niekompletny, jeśli nie doprowadzi do wyleczenia. Wierzy pan, że Hal może znowu normalnie funkcjonować? Mam taką nadzieję, ale nie wiem na pewno. Być może powstały nieodwracalne zniszczenia, z pewnością zaś stracił większą część pamięci. Przerwał i wpadł w zadumę, pociągając kilka razy cygaro. Wypuścił kółko dymu, które rozpłynęło się w zetknięciu z szerokokątną soczewką kamery Sal. Człowiek by tego nie potraktował jako gestu przyjaźni. Jeszcze jedna z wielu zalet komputerów. Potrzebuję twojej współpracy, Sal. Oczywiście, doktorze Chandra. Wiąże się z tym pewne ryzyko. Co pan ma na myśli? Chciałbym odłączyć niektóre z twoich obwodów, zwłaszcza te odpowiedzialne za wyższe funkcje. Czy to cię nie martwi? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, nie mając bardziej szczegółowych danych. Dobrze, pozwól, że ci to wyjaśnię. Pracowałaś bez przerwy, odkąd uruchomiono cię po raz pierwszy, czyż nie tak? Zgadza się. Ale zdajesz sobie sprawę, że my ludzie nie potrafimy działać w ten sposób. Potrzebujemy snu, niemal całkowitej przerwy w naszych funkcjach umysłowych. Przynajmniej jeśli chodzi o poziom świadomości. Wiem o tym, ale nie potrafię tego zrozumieć. No cóż, być może doświadczysz czegoś takiego jak sen. Prawdopodobnie upłynie jakiś czas, a ty nie będziesz zdawała sobie z tego sprawy. Jeśli sprawdzisz swój wewnętrzny zegar, odkryjesz, że są w nim luki. To wszystko. Wspomniał pan o jakimś ryzyku. Na czym ono polega? Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, tak małe, że trudno byłoby je obliczyć, że kiedy znów połączę twoje obwody, osobowość i twoje wzorce zachowań mogą ulec zmianie. Możesz poczuć się inaczej, niekoniecznie lepiej albo gorzej. Nie wiem, co to oznacza. Przykro mi, być może to nic nie oznacza. Nie martw się więc na zapas. A teraz bądź łaskawa otworzyć nowy zbiór. Oto jego nazwa. I używając klawiatury, Chandra napisał: Feniks. Wiesz, co oznacza ta nazwa? W najnowszej encyklopedii podaje się 25 znaczeń. A jak sądzisz, które z nich mam na myśli? Nauczyciel Achillesa. Ciekawe, nie znałem tego. Spróbuj jeszcze raz. Mityczny ptak odradzający się z popiołów. O, wspaniale. Wspaniale. Czy teraz rozumiesz, dlaczego wybrałem tę nazwę? Ponieważ ma pan nadzieję, że ponownie uruchomi Hala. Tak, z twoją pomocą. Czy jesteś gotowa? Jeszcze nie. Chciałabym zadać pytanie. Słucham. Czy będę śnić? Oczywiście, że tak. Wszystkie inteligentne stworzenia mają sny. Nikt zresztą nie wie dlaczego. Chandra przerwał na moment, wypuścił kolejne kółko dymu z cygara i dodał coś, czego nie powiedziałby nikomu z ludzi. Być może przyśni ci się Hal. Jak mnie się przyśni. Rozdział 4. Profil misji. Wersja angielska. Do kapitana Tatiany Tani Orłowej, dowódcy statku kosmicznego, kosmonauta Aleksiej Leonow, rejestracja UNCOS 08/342.
Od Narodowej Rady Astronautyki Pensylwania Avenue Washington, Komisji Przestrzeni Kosmicznej Prospekt Korolewa, Moskwa. Cele misji. Cele waszej misji są następujące. Kolejność według ważności. 1. Przemieścić się do systemu Jowisza i zlokalizować statek kosmiczny USA Discovery UNCOS 01/283. 2. Wejść na pokład statku i przejąć wszystkie możliwe dane odnoszące się do jego wcześniejszej misji. 3. Uruchomić systemy pokładowe statku Discovery i zależnie od ilości paliwa skierować go na trajektorię powrotną ku Ziemi. 4. Zlokalizować obce ciało napotkane przez Discovery i zbadać je tak dokładnie, jak tylko pozwolą to uczynić zdalnie sterowane czujniki. 5. Gdyby okazało się to możliwe, a kontrola lotu wyraziła zgodę, zbliżyć się do obiektu w celu przeprowadzenia badań szczegółowych. 6. Przeprowadzić pomiary Jowisza i jego satelitów, jeśli nie będzie to przeszkadzać w wykonaniu powyższych zadań. Przyjmuje się, że nieprzewidziane okoliczności mogą spowodować zmianę priorytetów lub nawet uniemożliwić wykonanie niektórych zadań. Należy przyjąć do wiadomości, że zlokalizowanie i przejęcie statku kosmicznego Discovery jest zadaniem pilniejszym aniżeli zbadanie tak zwanego obcego ciała i jako takie poprzedza wszystkie inne działania, włącznie z ratowaniem życia. Załoga. Załogę statku kosmicznego kosmonauta Aleksiej Leonow stanowią kapitan Tatiana Orłowa, inżynieria napędowa, dr Wasilij Orłow, nawigacja, astronomia, dr Maksim Brajlowski, inżynieria strukturalna, dr Aleksander Kowalew, inżynieria komunikacyjna, dr Nikołaj Tiernowski, inżynieria systemy kontroli, doktor medycyny, komandor Katierina Rudenko, lekarz systemy podtrzymywania życia, dr Irina Jakunina, lekarz żywienie. Oprócz wymienionych osób, Amerykańska Narodowa Rada Astronautyki deleguje 3 następujących specjalistów. Dr Heywood Floyd odłożył memorandum i usiadł wygodniej na krześle. Wszystko zostało ustalone. Nie było już odwrotu. Nawet gdyby chciał, nie mógłby cofnąć zegara. Spojrzał na Caroline, siedzącą z 2-letnim Chrisem nad brzegiem basenu. Chłopiec czuł się lepiej w wodzie niż na lądzie. Potrafił nurkować tak długo, że niekiedy budził tym przerażenie wśród gości. I chociaż niezbyt płynnie mówił w języku ludzkim, świetnie sobie radził z narzeczem delfinów. Jeden z przyjaciół Christophera wpłynął właśnie do basenu połączonego z Pacyfikiem, prężąc swój grzbiet w oczekiwaniu poklepywań. Oto kolejny podróżnik, przybywający do nas z niezmierzonych głębin oceanu. Lecz jakże mały jest twój Pacyfik w porównaniu z bezmiarem, przed którym ja stoję. Caroline dostrzegła jego spojrzenie i wstała. Jej posępny wzrok nie wyrażał już gniewu. Wypalił się w niej przez ostatnich kilka dni. Podchodząc do męża, uśmiechnęła się nawet tęsknie. Znalazłam ten wiersz, którego szukałam. Zaczyna się tak. Czymże kobieta jest, że ją porzucasz? Z domowym ogniem i ziemią przy domu, idąc za głosem wdów stworzyciela. Wybacz, ale niezupełnie rozumiem. Kim jest tu stworzyciel wdów? Nie kim, ale czym. Tu chodzi o morze. Ten wiersz jest fragmentem trenu wygłaszanego przez żonę wikinga, a napisał go Rudyard Kipling 100 lat temu. Floyd pochwycił rękę żony. Nie oponowała, ale nie odpowiedziała na jego gest. Cóż, wcale nie czuję się jak wiking. Nie wyruszam po zdobycz, a przygody są ostatnią rzeczą, jakiej pragnę. W takim razie dlaczego? Nie, nie mam zamiaru zaczynać kolejnej kłótni. Ale myślę, że nam obojgu pomogłoby, gdybyś dokładnie wyjaśnił swoje motywy. Caroline, jeśli istniałaby jedna zasadnicza przyczyna, ale zamiast niej jest morze drobiazgów składających się na powód, z którym, wierz mi, trudno jest dyskutować. Wierzę ci. Chciałabym jednak wiedzieć, czy jesteś pewny, że nie oszukujesz siebie. Jeśli tak, to podobnie czyniłoby mnóstwo ludzi. Włącznie, pozwolisz, że ci przypomnę, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie zapominam o tym, ale przypuśćmy, tylko przypuśćmy, że on nie zwróciłby się do ciebie z tą propozycją. Czy zgłosiłbyś się sam? Na ochotnika?
Z pewnością nie. Nigdy nie przyszłoby mi to do głowy. Rozmowa z prezydentem Mordekajem była największym szokiem w moim życiu. Gdy jednak przemyślałem całą sprawę, doszedłem do wniosku, że on miał rację. Wiesz, że nie jestem przesadnie skromny. Ja rzeczywiście najlepiej się nadaję do tego zadania. Zakładając, że lekarze nie zgłoszą obiekcji. Wiesz zresztą najlepiej, że jestem w całkiem dobrej formie. Jego ostatnie zdanie, tak jak przypuszczał, wywołało uśmiech na twarzy Caroline. Czasami zastanawiam się, czy sam im tego nie zaproponowałeś. Taka myśl rzeczywiście zaświtała mu w głowie. Mógł jednak odpowiedzieć uczciwie. Nie zrobiłbym tego bez rozmowy z tobą. To dobrze, bo nie wiem, co bym ci powiedziała. Mogę jeszcze odmówić. Ach, pleciesz bzdury i doskonale o tym wiesz. Gdybyś to zrobił, nienawidziłbyś mnie do końca swoich dni i nigdy byś sobie tego nie wybaczył. Masz zbyt silne poczucie obowiązku. Może dlatego wyszłam za ciebie. Obowiązek. Tak, to było właściwe słowo, które zawierało jednak mnóstwo znaczeń. Miał obowiązek wobec siebie, swojej rodziny, uniwersytetu, poprzedniej pracy, mimo gromów, które spadły na jego głowę, kraju i wobec całej ludzkiej rasy. Ustalenie jakiejś hierarchii tego wszystkiego nie było łatwe, zwłaszcza, że jego rozmaite obowiązki często ze sobą kolidowały. Istniało wiele najzupełniej logicznych powodów, żeby wziąć udział w misji i tyleż samo nie mniej logicznych przyczyn, o czym wspominali już jego współpracownicy, by pozostać na ziemi. W tym wypadku jednak rozstrzygało serce, a nie umysł. Serce rozdarte uczuciami dwojakiego rodzaju. Ciekawość, poczucie winy, chęć ukończenia rozpoczętej pracy, wszystko to pchało go ku Jowiszowi i temu, co nieznane. Z drugiej strony strach uczciwie się do niego przyznawał. W połączeniu z miłością do rodziny trzymały go na ziemi.